Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Kaliber i dzisiaj zajmiemy się karabinem A545, rosyjskim karabinem, który jest rozwinięciem AEK-971. Właściwie można powiedzieć, że AEK-971 to jest broń prototypowa, broń, która miała przedstawić pewne założenia, pewne rozwiązania, natomiast A545 to jest już broń właściwa, która trafia na wyposażenie na przykład oddziałów specjalnych, jako broń nieco bardziej skomplikowana niż AK-12, za to dająca dość duże możliwości. Bardziej ta broń nadaje się właśnie dla oddziałów specjalnych niż dla regularnego wojska. I warto tutaj jeszcze nadmienić, bo nie powiedziałem tego na początku, ten materiał jest właściwie uzupełnieniem do filmu o AEK-971. Sama broń jest, mi się wydaje, całkiem niezła. Jak najbardziej jest to broń nowoczesna z dość prostym, ale bardzo skutecznym rozwiązaniem, które pozwala na prowadzenie bardzo celnego ognia. I o ile w Battlefieldzie tak tego nie odczujemy, to w kalibrze, no jednak moje odczucia, jeśli chodzi o tą broń, są rewelacyjne. Jest to broń bardzo celna, bardzo skuteczna, można naprawdę świetnie z niej prowadzić ogień na wiele sposobów. Strzelanie na duże odległości nie sprawia nam problemu, broń jest bardzo celna, możemy sobie strzelać pojedynczym ogniem, jak i możemy strzelać bardzo skutecznie serią, likwidując nieduże odległości przeciwników. I pomimo tego, że no najlepiej spisuje się na dystansie małym lub średnim, właściwie ten średni jest najlepszy, to jednak nawet na dużych dystansach jest ona w stanie sobie poradzić, więc jest to naprawdę skuteczna broń. I warto tutaj zaznaczyć, że ta broń jest na wyposażeniu żołnierza, który jest szturmowcem w grze Kaliber. I tutaj pojawia się bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o tę grę. Można powiedzieć, że szturmowiec w grze Kaliber ma najgorzej, jest to najtrudniejsza klasa. Osobiście nie polecam jej na początek, dlatego że trzeba no całkiem sporo wiedzieć i ogarniać grę. Na przykład jak się gra linię frontu, to tyle jest problematyczna rozgrywka, że trzeba wiedzieć, znaczy dość szybko się jesteśmy w stanie zorientować, ale trzeba wiedzieć, gdzie są umieszczone pakunki z danymi, które mamy zdobyć. Te pakunki są może nie najistotniejsze, ale właściwie naszym zadaniem jest właśnie, jeśli chodzi o szturmowca, zdobycie tych pakunków. I problem jest o tyle duży, że po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie trzeba dojść, a po drugie trzeba wiedzieć, jak dojść. Bo są takie optymalne trasy, to się różni zależnie od map i niekiedy jest to łatwiejsze, niekiedy jest to trudniejsze. Dodatkowo trzeba to zrobić w miarę szybko, więc nie można się pomylić, bo jak nam potem ktoś wypadnie na plecy i no wpakuje serię, to jest nieśmiesznie, więc to jest dość trudna klasa i zauważyłem, że dość często w losowaniach właśnie najszybciej można wejść do meczu szturmowcem, tylko tyle jest problem, że tym szturmowcem trzeba umieć grać i ogarniać grę. I to jest dość trudna klasa, zwłaszcza jeśli chodzi o linię frontu. W innych trybach jest, mi się wydaje, troszeczkę lepiej, ale jednak tak, trzeba się wykazać umiejętnościami i wiedzą. I właśnie ten A545 no, jest bronią naprawdę, naprawdę skuteczną i naprawdę wartą uwagi, zwłaszcza jeśli jest możliwość zakupienia tego żołnierza, bo tutaj nie możemy sobie wybierać broni, broń kupujemy wraz z żołnierzem. Jeśli możemy sobie zakupić tego właśnie żołnierza wyposażonego w ten karabin za kredyty, bo można go kupić w sumie za takie złoto, jednak za właśnie takie pieniążki, jednak właściwie najlepiej jest go kupić za kredyty, kiedy on jest na wyprzedaży. Mnie się to udało zrobić, jestem z niego niesamowicie zadowolony, właściwie jest to jedyny szturmowiec, z którym gram, bo inni są jacyś tacy przeciętni, a on ma bardzo fajne bronie, bardzo fajne umiejętności i bardzo dobrze się nim gra, więc jest to postać naprawdę fajna, wyposażona w fajną broń, w broń, która ma naprawdę niezłego kopa i jest bardzo, bardzo celna. I to jest największa zaleta tej broni. I też powiem, że szybkostrzelność jest po prostu rewelacyjna. My jesteśmy w stanie rozpruść dosłownie wroga w ciągu kilku sekund. Więc jest to naprawdę fajna sprawa i fajnie się gra tą bronią i też tym żołnierzem. Na początek po prostu fantastyczna postać, która daje duże możliwości i mi się wydaje jest po prostu jedną z najlepszych. Najbardziej optymalna, najlepiej zbalansowana. Daje dużego kopa, ale też nie jest za łatwa, trzeba wiedzieć, co się robi. Jest trochę łatwiej, no bo mamy celną, szybkostrzelną broń z dużym kopem, ale jednak to nie jest tak dobra broń, żeby mogliśmy się bawić w jeźdźca bez głowy.
i biegać po mapie byle jak, trzeba wiedzieć co robić i jak najbardziej wtedy ta broń będzie bardzo niebezpieczna i świetnie będzie likwidowała naszych wrogów. Będzie to po prostu taka bardzo groźna zabawka w naszych rękach. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o A545. Jak wam się ta broń podoba w grze Kaliber? Czy graliście w ogóle w tą grę i graliście tą bronią? A może ta broń pojawiła się właśnie w tej wersji, w jakiejś innej grze i tam również jest bardzo dobra? Czy może jednak przeciętna? No, to jest jednak, mi się wydaje, w grze Kaliber jedna z chyba ciekawszych broni i na pewno jedna ze skuteczniejszych broni, która daje naprawdę potężne możliwości i świetnie nadaje się na wyposażenie oddziałów specjalnych. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!